Co się stanie, jeżeli w Minecraftie połączymy animatroniki z FNAF-a, kosmitów z Ben 10, Siren Head'a, Slendermana, wszystkie SCP-ki, Slendy Tubies, Wendigo, obcego Predatora i masę innych horrorowych postaci z Creepypast i nie tylko? Nie wiem. I dzisiaj sobie to sprawdzimy. Mam tutaj przygotowane takie miasteczko. Okej, już myślałem, że game mode mi się wyłączył. Mam taką wioskę przygotowaną, którą troszeczkę przerobiłem. I dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będziemy bawili się w troszkę taki symulator walk, ale nie do końca. Zaraz wam wytłumaczę. Ale możecie strzelić łapę w górę, jeżeli takie pomysły wam się podobają, żeby właśnie łączyć różne addony i jeżeli chcielibyście zobaczyć drugą część tego filmu. Ale mam tutaj przygotowane 4 skrzynki. To jest fala pierwsza, fala druga, fala trzecia i fala czwarta. Tutaj są najmocniejsi zawodnicy. I polega to mniej więcej na tym, że tutaj w tym miejscu będą zaczynały te dziwne stwory, jakieś SCP-ki właśnie, kosmici z Ben 10, Siren Head'y, Slendermany i tak dalej. Przed chwilą wam zresztą mówiłem. A tutaj w tej wiosce będą za zadanie musieli się bronić dobrze. Zobaczymy, kto wygra i w ogóle czy takie coś ma sens. Bo będę z wami szczery, nie testowałem tego kompletnie, także będzie... Zobaczymy, czy to po prostu będzie fail, czy też nie. W pierwszej linii tego gościa nie potrzebujemy, bo on mi jeszcze został z poprzedniego odcinka. Ale w pierwszej walce, nie w pierwszej linii, zmierzą się... Uwaga, uwaga, uwaga. Kogo my tutaj mamy? Mamy SCP-811. Uwaga, zrestmy sobie ją. Dzień dobry, koleżanko. Jak się umiewasz? Mam nadzieję, że jesteś gotowa sforsować ten potężny mur. Mamy Ghostface'a, czyli... też postać z horrorów, a może też parę. Czemu nie? Może też parę mi to nie przeszkadza. Mamy Freddy'ego, albo Freddle, z tego co widzę, bo to miał być zwykły Freddy, ale widzę, że to jest jakaś mała wersja. Ja od razu mówię, że nie jestem jakimś znawcą FNAF-a, także przepraszam, jeżeli będę coś tutaj przekręcał, możecie śmiało mnie poprawiać w komentarzach. Mamy SCP-1765. Wiecie, czego się dowiedziałem? Że SCP-ków aktualnie, tych oficjalnych, jest prawie chyba 6000 albo 5000, więc... to pokazuje, że cały czas one powstają, cały czas są nowe. Jack O'Chica. Wow. To wygląda mega strasznie. I mamy Jasona. To są nasze postacie w pierwszej fali, które się zmierzą. Czekajcie, weźmy sobie timeset 1, czemu nie? Mam nadzieję, że one nie będą... Chwila, oni się dostali już za mury. Ja nawet nie zdążyłem postawić obrońców, a oni już są za murami. No dobra, niech tak będzie. Wiadomo, jeżeli na przykład walka będzie nudna, albo nic się nie będzie działo, to będziemy zabijali tych wszystkich przeciwników, albo będziemy dokładali nowych, dlatego ich na przykład nie usuwam teraz. A zobaczymy, z kim się zmierzą. W sumie ja już wiem, z kim się zmierzą. Mamy SCP Garda i mamy Szarą Materię. Wiecie co? Jest naprawdę mały wybór, jeśli chodzi o te postacie dobre, więc musiałem troszeczkę improwizować. Czemu one się teleportują w moją stronę? Dobra, mamy Szarą Materię, postawmy. Nie wiem, czy ona też będzie atakowała. Halo, czy ty będziesz atakowała SCP-ków? Nie, widzę, że nie. O, ale mam. Mamy to, co chciałem. I czemu jakiś duży młot? Co się tu właśnie odwala? Kto... Wow, 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 wow. Jakiś SCP żelka. Oj, ale moja ignorancja wychodzi, nie? Mamy tutaj jeszcze jakiegoś innego SCP-ka. Mamy młot. Coś się tu jeszcze zrespiło. I zastanawiam się, co dokładnie się tu odwala i czemu nie ma mojej pięknej postaci z FNAF-a. Okej, on potrafi zrobić naprawdę potężne eksplozje. Wiadomo, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić takich filmów. I niestety Szara Materia zmieniła się z powrotem w zwykłego Bena. Więc to pokazuje, że pierwsza fala... Czekajcie, muszą wszystkie SCP-ki zostać pokonane. Tak sobie to wymarzyłem i tak to, tak to będzie tutaj... Znaczy SCP-gardzi. Nie SCP-ki, tylko SCP-gardzi będą pokonani. Jeżeli wiadomo się, nie uda im odeprzeć w żaden sposób tego ataku, no to przejdziemy sobie do kolejnej fali, gdzie wiadomo, będą coraz lepsze te postacie. Chwila, czy chcesz wejść do środka? A tutaj nic nie ma w środku, wiesz, tutaj... Ja bym powiedział, że jest na razie bardzo, bardzo spokojnie. Czy każdy strażnik SCP został już załatwiony? On jest najłatwiejszy do zabicia, więc dlatego był w tej pierwszej fali. Ale widzę, że tak. Także uwaga, biorę kill. Teraz musimy zabić wszystkie jednostki. I ja sobie szybciutko przygotuję jednostki na drugą falę. Okej, wszystko mam przygotowane i powiem wam, że miałem malutki problem, żeby usunąć właśnie te 3 siostrzyczki, bo jak sobie poczytałem chwilkę o nich, no to one mają moc naginania rzeczywistości. Te wszystkie rzeczy, które widzieliście właśnie w poprzedniej walce, to mniej więcej one respiły, ale był pewien problem. Nie mogłem załatwić ich komendą. Okazało się, że jest specjalny przedmiot, który po prostu usuwa te dziewczynki i
pozbyliśmy się ich, ale no zostawiły, jak widzicie, jakieś tutaj ogromne dziury. Nieważne, lecimy z kolejną walką. Czekajcie, postawmy sobie jeszcze tutaj paru MTF-ów. I mamy jeszcze, zróbmy sobie coś takiego. Mamy jeszcze Stinky Fly, także za chwilę też go sobie zrespimy. Nie mam pojęcia, dlaczego oni są tutaj, ale pewnie za chwilę pożałują. Ponieważ, uwaga, w naszej ekipie jest Michael Myers, Vilgax, Demon Tubi, tak, są tutaj też takie rzeczy, Tinky Winky, SCP-323, SCP-049 i 178, myślnik 1. Także, uwaga, respimy całą ekipę. Proszę, nie przejmujcie się, atakujcie od razu. Nie wiem, czy on, tak, oni się widzą, że nam, nie będą się bili nawzajem, biją się cały czas z tymi MTF-ami. Jeżeli wiadomo, im się za chwilę nie powiedzie ta walka, albo na przykład mimo wszystko MTF-y będą wygrywały, no to wiadomo, że zrespimy tych wszystkich przeciwników w troszkę większej liczbie. Na przykład wydaje mi się, że Demon Tubi, czy tam Demon Tubi, powinien, o, zrespić się tutaj w tym miejscu, przez co będą mogli spróbować coś tutaj zrobić i będą mogli spróbować zaatakować. Ale kurde, co jest? Czemu oni nic nie robią? Dobra, potrzebujecie, ja wiem, potrzebujecie więcej tych gości. Tinky Winky też na pewno się tutaj przyda. Jazda, musimy zrobić totalny rozpierdziel. 0.496 tutaj ma być. To ma, wiecie, to jest testowy odcinek, żeby zobaczyć, co się stanie, jeżeli te wszystkie rzeczy połączymy. Czy one w ogóle będą się nawzajem atakowały? To też mnie bardzo, bardzo ciekawiło. I widzę, że MTF-u robi się, chociaż nie, nadal ich jest dużo. Byłem pewien, że ich jest coraz mniej. Ale jest całkiem spoko. Właśnie jeszcze miałem tego postawić. Dobra, to w zamian postawimy trzech. Oni z tego, co wiem, plują kwasem. Także też będą, o, MTF właśnie paru. Ty, ja mam P90. A, tylko że, no właśnie, nie mam magazynka. Najgorzej, dobra, wyrzucę to P90. Idzie Michael Myers, idzie po MTF-a, jednego z ostatnich. Ten gościu już nie wie. Czekajcie, czy to jest ostatni? Wygląda na to, że nie. A nie, jest ostatni. Oj. No kolego, nie, tu jest jeszcze. Tu jest jeszcze jeden. Nie mam pojęcia, co to są za wizualne błędy. Z jakiegoś powodu one tutaj są, ale widzicie, wystarczy, że przekręcę kamerę i one od razu znikają. I właśnie, a wiecie, co dzień znika? Promocja na G2. Możecie sobie taniej kupić gierkę. Link, jak zwykle, jest w opisie, gdybyście chcieli sobie zajrzeć. I polecam wbić na Discorda. Też link jest w opisie. Tam jest bardzo przyjemnie. Są powiadomienia o streamach i różne inne ciekawe rzeczy, także zapraszam. Okej, okay, mamy jeszcze dwóch MTF-ów. Nie, tu jest jeszcze paru MTF-ów. Oni się nie respią, wyłączyłem bienie się kogokolwiek. I mamy właśnie jeszcze tego stwora z Ben 10. Znaczy z Bena 10. I co? Na kogo wypatrzycie? Przecież tu... A, oni chyba chcą Bena załatwić, ale... Z jakiegoś dziwnego powodu, którego do końca nie rozumiem. Czy on... Oni nie potrafią w niego trafić. Czekajcie, idzie Ben. Czy on będzie... Nie, Ben w ogóle jest... Ben jest w stosunku do nich neutralny, także... W pierwszej walce wygrały oczywiście SCP-ki, tak możemy nazwać tą całą frakcję. Ja wiem, że tam się składa masa innych stworów, ale wiecie, dla takiego uproszczenia. W drugiej rundzie mamy remis. Zobaczymy za chwilę, co będzie w trzeciej rundzie, w której zmierzy się Frankenstein, Brute Tubis, Hellboy, Wendigo, Obcy, Nightmare Foxy, Shadow Tubi i mamy tutaj Molerata po dobrej stronie i mamy Diamond Head'a. Wydaje mi się, że całkiem fajne, wyrównane strony, także od razu respimy. Okej, okay, Hellboy jest dobry. Właśnie tego się obawiałem, że Hellboy będzie jednak dobry. Także dobra, mają przynajmniej jakieś tam wzmocnienie. Jak oni wyglądają strasznie, dobra. Ej, kto to respi te... Kto to zrespił te TNT? Dobra, więcej FNAF-a. Było w tym odcinku za mało FNAF-a, także dla wszystkich osób, które lubią FNAF-a, proszę bardzo, specjalnie dla was robimy totalny rozpierdziel. A po drugiej stronie niech będzie sobie Hellboy. Wy współpracujecie razem, więc super. Frankenstein. A postawimy parę Frankensteinów. Niech próbują się tutaj dostać. Właśnie o to chodzi, że ten mur specjalnie jest tutaj tak zbudowany, żeby oni musieli się przez niego przedostać. Na przykład tu jest taka wyrwa w murze, chociaż po prostu mur się tutaj rozwalił. Jaj, jaki pogrom. Powiem wam, że naprawdę można robić takie właśnie symulatory walki, jednocześnie bez żadnych mapek, bez niczego, tylko sobie respić te potworki i naprawdę te wszystkie właśnie mody, jak widzicie, one są naprawdę wysokiej jakości, a zwłaszcza modele są wysokiej jakości, no bo kurde, to by pomyślał, że w Minecrafcie będzie właśnie coś takiego, ale wygląda na to,
że no niestety MTF-ów było więcej, nawet Diamond Head'a nie musiałem stawiać, więc trzeba jeszcze zrobić ostatni atak. To jest, uwaga, to jest ostatni atak, miejmy nadzieję, że ten atak coś zmieni. Dalej, jeszcze więcej stworów. To musi być po prostu największy atak, jaki kiedykolwiek ta mapa widziała. No i jeszcze Foxy, niech też, czy koszmarny Foxy, tak? Jeżeli mielibyśmy to tłumaczyć, to chyba to byłby koszmarny Foxy. Ale zrobiłem tutaj rozpierdziel na mapie. Halo, MTF-y, jak się trzymacie? Ty, nadal MTF-y żyją. I po prostu oni sobie napierdziel... Oj, biegną. Biegnie cała armia. A jak wygląda sytuacja z resztą? Aha, tutaj chyba ktoś jest jeszcze. Tak? Jest jakiś MTF? Nie, już nie ma. Już wszyscy umarli. Podoba mi się to, że jakby na każdą rundę mapa będzie się cały czas zmieniała i będziemy mieli cały czas coś innego. I poczekajmy chwilę, niech te MTF-y wszystkie zostaną załatwione i będziemy mogli przejść do ostatniej bitwy, gdzie wiadomo, kto już tam będzie, nie? Jeżeli w tytule jest na przykład Siren Head i Slenderman i oni się jeszcze nie pojawili, no to można się domyślić, że ostatnia runda właśnie będzie obfitowała w te postacie. No i kto wygrał? Znaczy wiadomo, kto wygrał. To raczej nie trzeba sprawdzać. Ale podobały. Te modele są naprawdę spoko. Także ja używam komendy, żeby się wszystkich pozbyć. Bo i tak wiadomo, kto już wygrał. Cyk. Ktoś tutaj został? Nie. Jest wszystko tak, jak miało być. Także dajcie mi chwilę, ja sobie przygotuję postacie i zobaczymy właśnie ostatnią bitwę. Z dobrych postaci doszedł nam Cyborg, mamy dowódcę MTF-ów, mamy Gwen, mamy dziadka Maxa i mamy Bena. Zobaczymy, czy się właśnie, czy oni w ogóle będą brali udział w tej walce. I ze złych mamy tak, Hannibala, mamy Nightmare Bonnie, Slendermana, Siren Head'a, SCP-173, Nightmare, mamy Chucky'ego, mamy Kevina J11 i mamy Herobrain'a. To jest naprawdę ekipa, która zasługuje na łapę w górę, także od razu możemy przejść do bitwy. Na razie po jednym sobie postawimy, żeby zobaczyć, jak to będzie działało. Czy oni się... Tak, oni się nawzajem jeszcze biją. Halo, dlaczego wy się nawzajem bijecie? Wy mieliście... A, okej, okay, czyli Kevina... Dobra, czyli tak. Kevina możemy wykreślić, bo Kevin po prostu z nami nie współpracuje niestety. Ale Slenderman... Czekajcie. O, MTF-y, co jest? A, bo oni zostali tutaj. Okej, okay. Wybiegniecie w te miejsce. No to dobra. Chcecie się pobawić? Spoko. Nightmare, tak. To musi być. Też totalna rozpierducha. Dajmy sobie jeszcze może Chucky'ego troszeczkę. Oj nie, chwila, gdzie jest Chucky? Chucky jest tutaj. Hannibal, też niech będzie Hannibal. I nie daliśmy jeszcze chyba Siren Head'a. Dobra, parę Siren Head'ów. Tylko będę musiał ich później jakoś zmotywować, żeby oni poszli w tą stronę, gdzie jest właśnie ta ostatnia linia obrony. Może nie wygląda jakoś spektakularnie, ty, ale fajnie to wygląda, nie? Stoi sobie tutaj w tym miejscu. Czekajcie, wyżej troszeczkę stoisz. I widzisz, że tam się coś odwala, nie? Idzie sobie tutaj schodkami. Okej. I widzisz właśnie coś takiego. No to nie jest widok na pewno, który chciałbyś zobaczyć, grając sobie w Minecraftcika. Czy są tutaj jeszcze jakieś MTF-y? Bo ja bym potrzebował jakoś was tutaj poprowadzić. Czekajcie, ja im zbuduję nawet ładną drogę. O, idą. Naprawdę będą z tego korzystali? Kurde, chyba nie. Chyba nie chcą jeszcze z tego korzystać. A, bo to są jeszcze jakieś pojedyncze MTF-y. Tak. Załatwcie ich i może chodźcie dalej, bo tutaj jeszcze reszta ekipy czeka na was. Uwaga, idą. W końcu im się udało. Musiałem troszeczkę im pomóc, ale... o, mamy pierwszego. Tylko... Czy gdzie ty idziesz? Aha, czyli wy chcecie na początku pokonać tutaj tego androida, tego, nie wiem, nieśmiertelnego człowieka. Nie wiem do końca, kto to jest. O, Chucky! Zobaczcie. Pomogę wam. Proszę bardzo. Możecie się bawić śmiało. Postawmy jeszcze sobie, gdzie on jest. Chwila, Chucky, Nightmare. A, Nightmare'a już mieliśmy, ale tego niebieskiego. Jak on się nazywał, ten niebieski? Herobrain? Nie chodzi mi o Herobraina. O, właśnie, ciebie. Nightmare Bonnie. Ty też musisz tutaj być, bo naprawdę na razie mało zrobiłaś, albo zrobiłeś animatroników. Nie wiem, jak je odmieniać niestety. I na co wy czekacie? Dobra, mamy dziadka Maxa. Halo, ty masz jakąś broń. Widzę, że możesz się użyć. Ty, strzela! I nawet pokonał chyba Chucky'ego?
Tak, wydaje mi się, że to Chuckiego pokonał. Zobaczymy, kto wygra. Dziadek Max czy SCP-173? Dobra, SCP kompletnie nic nie robi, więc nie trudno było z nim wygrać. O, no i Gwen, właśnie zapamiętałem coś z bajki, że były jakieś motywy, że ona się uczyła magii czy coś takiego, więc dobrze, że coś takiego tutaj jest. Ale halo, nie wstydźcie się, chłopaki. Możecie iść, tak? Możecie iść. Postawmy Siren Head'a. Jednego. Halo, Siren Head? Będziesz się bił? A, ja wiem, dlaczego oni się nie chcą bić. A nie, Gwen, dobra, Gwen się zbije ze SCP-kami. To jest dziwne, dlaczego akurat on nie chce nic kompletnie robić. O, i Siren Head jednak nie jest taki potężny. Dobra, no oni wiadomo, tutaj opanowali cały ten teren. Stworów jest tyle, że no, jeżeli byłbym na survivalu, to pewnie nigdy bym tego nie pokonał. Ale, no, obronili się. Można powiedzieć, że się obronili, bo po prostu wszyscy boją się, chociaż nie, dobra, mamy jednego gościa. O! Dziadek Max nie żyje. Nieważne, nie obronili się. Nie zauważyłem, że tutaj mrugacze już opanowali ten teren. Ale mamy jeszcze Gwen, tylko że z jakiegoś powodu nie biją się nawzajem, nie? Co jest? Czemu wy się nie chcecie bić? No i właśnie o tym mówiłem. Gwen nie żyje, Ben jest neutralny, tak się kończy ten rozdział. Wiadomo, było może troszkę to niedopracowane i następnym razem, jeżeli oczywiście będziecie chcieli coś takiego, to może postawimy na troszkę mniej postaci, na przykład zrobimy tematycznie, że pierwsza fala to będzie SCP, druga będzie FNAF, trzecia będą postacie z horroru, czwarta creepypasty i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to będzie lepsze rozwiązanie niż to, co tutaj mieliście, ale chciałem po prostu zobaczyć, czy takie coś ma sens i ja się bawiłem super, nie wiem jak wam się to oglądało, piszcie w komentarzach właśnie kogo dodać jeszcze i co można by było poprawić poza tym, że ta mapa była nie do końca dobrze zrobiona. Zobaczcie, ile wybuchów było. Dobra, także dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia, cześć!